Zakupy nagrodzone za Akademię. Wirtualne zarządzanie w drodze po zwycięstwo. Nowy plac zabaw w Gombinie. Dzień dobry, witam w pierwszym listopadowym wydaniu studia grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, kłaniam się i zapraszam. Zaczynamy od bardzo dobrej informacji. Biuro Zakupów PKN Orlen otrzymało nagrodę za jeden z projektów, który realizuje. Nagrodę przyznało grono ekspertów podczas branżowej konferencji PROKON Polsak 2016. Nagrodzony projekt to Akademia Zakupowa. Dotyczy on wszystkich pracowników obszaru, uwzględniając ścieżki rozwoju dla osób pracujących w obszarze zakupów na różnych stanowiskach. Nasi pracownicy odczuwają potrzebę transformacji w naszym obszarze i odczuwają sami też potrzebę rozwoju swoich kompetencji, żeby być gotowym do pełnienia nowej roli. W nowym modelu zadaniem dla kupca jest myślenie nie o obniżeniu ceny. W nowym modelu zadaniem kupca jest myślenie o marży, o zwiększeniu przychodów dla firmy. To jest zupełnie nowy model funkcjonowania i to wymaga zupełnie nowych kompetencji. I tego wszystkiego się uczymy w Akademii Zakupowej. Projekt Akademii Zakupowej został wyróżniony tytułem Lider Zakupów 2016 i dla autorów projektu jest to nagroda szczególna. Został wyróżniony projekt, który nie dotyczy oszczędności, czy redukcji cen, czy redukcji kosztów, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w zakupach, a wręcz powiedziałbym, jest to mój osobisty wewnętrzny sukces, że w tej kategorii wydałem więcej pieniędzy niż w poprzednich latach, a te pieniądze są wydane na bardzo ważny cel, choć nie często popularny albo modny, bo wydaliśmy pieniądze na ludzi i na ich rozwój, w związku z tym jest to w pewnym sensie inwestycja w ludzi i bardzo się cieszę, że ten projekt został zauważony przez środowisko zakupowe i wyróżniony. Po 2 latach realizacji projektu pracownicy Biura Zakupów z Orlenu będą chcieli w najbliższym czasie przenieść nabyte doświadczenia i podzielić się nimi z obszarami zakupowymi spółek z grupy kapitałowej. Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację. Są Państwo członkami zarządu pewnej wymyślonej firmy i podejmują Państwo ważne decyzje biznesowe w celu jej rozwoju. Na tym właśnie polega międzynarodowa gra Global Management Challenge, w ramach której szukamy najlepiej zarządzającego zespołu. Nasz koncern był już obecny w Global Management Challenge, ale w tym roku po raz pierwszy w programie rozwojowym biorą udział nasi pracownicy. W programie znaleźli się pracownicy, którzy zostali wyróżnieni przez swoich menedżerów w obszarach całej spółce, przekrojowo. Zespoły są różnorodne. Jest ich 10, czyli 50 osób z całej spółki dostaje szansę reprezentowania PKN Orlen na forum ogólnopolskim, a później mam nadzieję światowym. Udział w Global Management Challenge polega przede wszystkim na doskonałej współpracy opartej na analizie finansowej i myśleniu strategicznym. Ja uważam, i zresztą z rozmów z kolegami, z koleżankami, którzy uczestniczą, że jest to doskonały sposób na to, żeby poszerzyć swoje kompetencje, obszary, których zawodowo się nie dotykało, bo cały ten projekt jest pomyślany tak, żeby interdyscyplinarnie podejść do rozwiązania pewnych zadań problemowych. To jest przede wszystkim ogromne wyróżnienie. Bierzemy udział w tej grze, bo wydaje mi się, że to jest przede wszystkim gra, jako reprezentanci Orlen. W związku z tym jest to spore wyróżnienie, też jakieś wyzwanie. Natomiast biorę w tym udział dlatego, że uważam, że powinienem coś nowego spróbować, sprawdzić się. Więc to jest dla mnie taka przede wszystkim gra. Z 300 zespołów startujących w całej Polsce tylko 8 trafi do drugiego etapu w Warszawie, gdzie zostanie wyłoniony krajowy zwycięzca, który będzie reprezentował Polskę w finale w Katarze. Orlen pamięta nie tylko o swoich obecnych pracownikach, ale także i byłych, również tych, których życie zawodowe zakończyło się wiele lat temu. Formą pamięci i kontaktu z nimi są organizowane przez nasz koncern spotkania pod wspólnym hasłem Dzień Jubilata. To pierwsze w Płocku, ale 13 już w tym roku spotkanie byłych pracowników firmy. Dotychczasowe odbywały się w miastach położonych na terenie całego kraju, bo wieloletnich pracowników Orlenu, niegdyś Petrochemii czy Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych oraz Centrali Produktów Naftowych jest wielu. Łącznie pod opieką Orlenu w całej Polsce znajduje się 6849 byłych pracowników, zaś liczba tegorocznych jubilatów sięga blisko 1000 osób. W 1967 roku zaczęłam pracę w miłym atmosferze w laboratorium chromatografii. Potrzeba nam w tym wieku
spotkań z ludźmi, zawierania nowych znajomości, przy tego typu spotkaniach mile się powspomina. Wspominamy swoje młode lata, wspominamy pracę, wspominamy tamte spotkania, porównujemy z tymi. Jest to trochę, tak troszeczkę nostalgicznie, ale bardzo miło. Zakład dalej nie zapomniał o nas, byłych pracownikach, emerytach, tych, którzy tworzyli podstawy, fundamenty dzisiejszej potęgi wielkości tego koncernu. Jest wiele historii, nie wszystkie się nadają do opowiedzenia tutaj, ale powspominaliśmy również to, jak moment uzyskania pierwszej tony produktu na DRW-1, pierwszego produktu na pierwszej instalacji petrochemicznej wytwórni fenolu i acetonu. To z takich tych ogólnych, które przynosiły satysfakcję nam, z których się bardzo cieszyliśmy, że nam to wyszło, że jest dobrze, że się cieszymy, że potrafiliśmy. W Płocku spotkało się około 350 osób. Kolejna okazja do wspomnień w tym gronie za 5 lat. Jedyne publiczne przedszkole w Gombinie otrzymało fantastyczny prezent od Fundacji Orlen Dar Serca. Zupełnie nowy plac zabaw. Z jego atrakcji będzie korzystało ponad 200 przedszkolaków, nie tylko małych mieszkańców Gombina, ale również sąsiednich gmin. Oficjalnemu otwarciu placu zabaw towarzyszył szczególny nastrój, a przyszli użytkownicy przygotowali program artystyczny. Z prezentu były zadowolone nie tylko przedszkolaki. Jest to piękny plac zabaw, bezpieczny, gdzie dzieci poprzez ruch mogą rozwijać się, wszystkie swoje umiejętności, sprawność fizyczną, ale również jest to pełen taki rozwój psychoruchowy. Plac zabaw jest otwarty również popołudniami, dzięki czemu z radością korzystają z niego dzieci z lokalnej społeczności. To nie tylko zachwyt, wielka radość, to takie oszołomienie, rozbieganie, przeogromne piski, okrzyki radości. To przekładało się na prace plastyczne, jakie dzieci wykonywały, które mamy tutaj zamieszczone z tyłu. I proszę mi wierzyć, że największą radość, jaką można było sprawić dzieciom w przedszkolu i dzieciom w ogóle w tym wieku do 6-7 lat, to jest właśnie udostępnienie tak pięknego placu zabaw. Przy sprzyjającej pogodzie miejsce to będzie doskonałą formą aktywności na świeżym powietrzu dla wszystkich maluchów. To był ostatni temat w tym wydaniu studia grupy Orlen. Nasz program informacyjny powróci już za tydzień. Do zobaczenia.